Każdy lekarz powinien mieć świadomość, może co daje ta nowoczesna technologia. Inwestować w nią można w różnym zakresie. Nie każdy z nas, właściciel praktyki dentystycznej, musi mieć własne laboratorium. Absolutnie byłoby to złe myślenie, ale powinniśmy wiedzieć, co nam daje cyfryzacja. Może wystarczy nam sam skaner i współpraca z dobrym laboratorium cyfrowym. Jest to taki już etap, gdzie my od tego nie uciekniemy. To jest nasz chleb powszedni i pewne rzeczy, protokoły postępowania się zmieniają. No i musimy to zaakceptować. Musimy się też w tym świecie cyfrowym umieć odnaleźć.